Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest Stanisław Kubicius, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, znajdujemy się w sali sesyjnej. Ja jestem zaszczycona, że możemy właśnie tutaj w tym miejscu się spotkać. To takie Pana Królestwo. Tak, w pewnym sensie tak, tutaj odbywają się sesje Rady Powiatu, choć nie zawsze się tutaj odbywały. Z samorządem powiatowym jest Pan związany od samego początku, to już 20 lat istnienia powiatu cieszyńskiego. W wrześniu obchodziliście 250. sesję i dowiedziałam się, że Pan żadnej z tych sesji nie opuścił. Jak Pan to zrobił? No tak jakoś się złożyło, że nie było powodów, żeby sesję opuszczać. Samorządowe powiaty powstały 20 lat temu, 1 stycznia 1999 roku, czyli 8 lat później, dwie kadencje później niż samorządowe gminy. Powstało wtedy też samorządowe województwo śląskie. Zlikwidowano województwo bielskie, do którego nasz region należał przeszło 20 lat. Te początki nie były łatwe, bo wybory odbyły się jesienią 1998 roku i powiat przejął częściowo zadania Urzędu Rejonowego. Był taki urząd rejonowy, który zajmował się różnymi sprawami, a częściowo zadania zostały nowe, określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Początkowo powiat nie miał siedziby. Różne były propozycje zajęcia różnych miejsc. Pierwsze sesje odbywały się w Domu Narodowym, w pięknym miejscu, historycznym miejscu. A później, nim to miejsce zostało przygotowane przy ulicy Bobreckiej 29, gościliśmy w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bielskiej. Początkowo powiat miał 55 radnych. Ta liczba radnych określona w ustawie została zmniejszona do 29 od drugiej kadencji. Powiat jest podzielony na okręgi i te okręgi wyborcze składają się z dwóch gmin, za wyjątkiem Cieszyna i Skoczowa. Cieszyn i Skoczów jako gminy są samodzielnymi okręgami wyborczymi. Nie, natomiast pozostałe okręgi składają się z dwóch gmin. Nigdy nie zdarzyło się w historii, aby któraś z gmin nie była reprezentowana, nie miała swoich przedstawicieli w samorządzie powiatowym. Choć może się to zdarzyć choćby ze względu na dysproporcje w ludności, w liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach. Do tej pory radnymi było 135 osób. Pan był radnym, wiceprzewodniczącym, przewodniczącym jest pan obecnie, członkiem zarządu. No i w tym czasie zmieniali się radni, zmieniały się osoby pełniące funkcję starosty. Jak pan wspomina właśnie te wszystkie czasy, jak pan wspomina starostów? Tak, no starostów było 7. Pierwszym starostą był Andrzej Georg i w kolejności później Witold Dzierżawski, Mirosław Koszdoń, Czesław Gluza, Jerzy Nogowczyk, Janusz Król i obecnie Mieczysław Szczurek. I ze wszystkimi tymi starostami współpracowałem, pełniąc różne funkcje. Byłem członkiem zarządu, kiedy funkcję pełnił Witold Dzierżawski, Mirosław Koszdoń i Czesław Gluza. Natomiast jako przewodniczący rady współpracowałem z Czesławem Gluzą, z Jerzym Nogowczykiem i obecnie z Mieczysławem Szczurkiem. Czy jakąś kadencję pan tak szczególnie ciepło wspomina? No na pewno była najciekawsza, najtrudniejsza, bo to były rzeczy nowe, ta pierwsza kadencja i zwykle to, co pierwsze, to się najlepiej pamięta. I rzeczywiście w tej kadencji dużo się działo. Te sesje były no, czasami bardzo długie, choćby z tego powodu, że radnych było 55, każdy chciał zaistnieć, wypowiedzieć się.
Sesje wtedy trwały, pamiętam, czasami się kończyło 22 wieczorem po 10 godzinach obrad. Także to dzisiejsze sesje trwają o wiele krócej. To oczywiście takie sesje burzliwe bardzo się pamiętało i pamięta się do dzisiaj. Natomiast pośród przewodniczących rad, których było trochę mniej, bo pierwszym przewodniczącym był pan Żorychta, następnie Ludwik Kuboszek, pan Jan Świetnia, Andrzej Bacza, jakoś tak najbardziej zapamiętałem pana Jana Świetnie, z którym współpracowało mi się najlepiej. A te pana funkcje, no bo różne funkcje pan tutaj pełnił w starostwie powiatowym, która taka panu najbliższa, czy najwięcej satysfakcji panu sprawia? No na pewno jest zupełnie inny wysiłek i zaangażowanie, jeżeli jest się radnym, bo wtedy te obowiązki sprowadzają się do kontaktów ze swoimi radnymi, z okręgiem wyborczym, do obecności na posiedzeniach komisji, na sesjach. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to, jak jednak organizuje się pracę całej Rady i to wymaga o wiele większej aktywności, znajomości spraw i oczywiście poświęcenia też czasu. To jest, zajmuje sporo czasu. No to może wróćmy już do chwili obecnej, do tego, co teraz. Jak sprawdzają się w praktyce te wszystkie zmiany przepisów, które pojawiły się w tej kadencji? Chociażby konieczność nagrywania sesji na żywo. No tych zmian jest stosunkowo dużo. No, niektóre trudno oceniać, jak choćby to, że kadencja została wydłużona do 5 lat. Poprzednie kadencje były 4-letnie. Trudno w tej chwili powiedzieć. Myślę, że to nie jest duża różnica, no ale jednak. Natomiast rzeczywiście jest wiele takich zmian, których dotyczą spraw choćby takich jak składanie interpelacji, wniosków, zapytań, które w poprzednich kadencjach miały miejsce na sesji. I to zawsze był jeden z takich bardziej barwnych punktów, no bo wtedy radni mogli zaprezentować swoje stanowisko. Czasami nie zgadzali się z odpowiedzią. Barwnych również dla dziennikarzy. Tak, oczywiście. Ten punkt taki ciekawy no, zniknął, co nie znaczy, że zniknęła instytucja interpelacji, wniosków, zapytań. Radni mogą składać i składają. Składają na piśmie, otrzymują odpowiedzi również na piśmie, z tym, że nie odbywa się to w czasie obrad, a można interpelacje, wnioski i zapytania składać w dowolnym czasie. No jest jeszcze wiele innych rzeczy, jak choćby to, że pojawiła się możliwość składania projektów uchwał przez mieszkańców, czyli inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców. Ta bariera ograniczająca jest dosyć wysoka, bo dla naszego powiatu pod takim projektem uchwały musi się podpisać 500 mieszkańców. Jeszcze do tej pory w ciągu tego roku nie mieliśmy takiej sytuacji, aby mieszkańcy złożyli projekt uchwały. No, są na pewno rzeczy nowe. Przede wszystkim korzystamy z elektronicznego przekazu materiałów. Radni nie otrzymują już nic na papierze, ani projektów uchwał, ani zawiadomień. To oczywiście jest oszczędność papieru, czasu. No i również obrady są prowadzone, są nagrywane i są transmitowane na żywo. W sytuacji, gdyby pojawiły się jakieś kłopoty techniczne, to mam obowiązek przerwać sesję, ponieważ nie można prowadzić obrad, które nie są utrwalane audio czy wideo i nie są transmitowane. To oczywiście jest ułatwieniem na przykład w przypadku głosowań, bo to też jest rzecz nowa, że każde głosowanie w zasadzie jest imienne, ponieważ każdy radny korzysta z urządzenia, z tabletu, który pozwala zarejestrować, jak głosował. I to jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Po każdym głosowaniu jest widoczne, jak kto głosował. Czyli te wyniki głosowania są utrwalane i w zasadzie to jest głosowanie imienne, no pomijając głosowania tajne. Panie przewodniczący, zmieńmy może temat, tak, bo wiele osób zwraca uwagę na sens istnienia powiatów. Jak by pan się do tego ustosunkował? To znaczy, czy są jakieś zagrożenia?
No, zagrożenia pojawiają się i są to zagrożenia głównie jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Na to składają się różne przyczyny. Głównie na niezrównoważony budżet ma wpływ wzrost wynagrodzeń. Ten wzrost wynagrodzeń jest tak duży w tym roku. Przede wszystkim on dotyczy płacy minimalnej. A sam powiat, bo jakby zaczęłam od tego tematu, od tego sensu istnienia powiatów. Jakby pan się do tego ustosunkował? No, myślę, że powiat wypełnia cały szereg zadań, które nie wypełniają ani gminy, ani administracja państwowa. To jest choćby kwestia edukacji. No przecież szkoły średnie prowadzone są przez powiat. To jest kwestia ochrony zdrowia i promocji zdrowia. Pytała pani przed chwilą o zagrożenia. No, trzeba wspomnieć, że takim bardzo poważnym zagrożeniem jest sprawa finansowania szpitala. Niedawno odbyła się debata taka na temat tej sytuacji i ewentualnego wsparcia przez samorządy gminne. Natomiast szpital znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dyrektor szpitala ma ograniczone możliwości w sensie regulowania płac średniego personelu głównie, ponieważ to jest ustalane centralnie. Natomiast szpital jest finansowany, wydatki szpitala finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. One są niewystarczające do normalnego funkcjonowania szpitala. Szpital generuje straty, to jest zagrożenie. To jest wiele innych dziedzin. Ustawa o samorządzie powiatowym wymienia 23 zadania, za które odpowiada powiat. Oczywiście powiaty, ktoś by mógł powiedzieć, można zlikwidować tak, jak zostały zlikwidowane gimnazja i młodzież jakoś nauki pobiera. Zmieńmy temat diety radnych. Zawsze to taki temat, który budzi sporo emocji, zwłaszcza podwyżki. No myślę, że budził, ale budzi już w coraz mniejszym stopniu. Główną przyczyną jest to, że diety są na tym samym poziomie, jakie były praktycznie 20 lat temu. To znaczy one nie wzrastają, bo na początku dieta, maksymalna dieta, jaką mógł otrzymywać radny powiatu, to była znacząca kwota. Ja przyglądałem się temu, zresztą pamiętam, że w 99 roku to była kwota odpowiadająca mniej więcej 3-4 wynagrodzeniom minimalnym. Czyli 3-4 wynagrodzenia minimalne odpowiadały maksymalnej diecie, jaką mógł otrzymać radny powiatowy w Polsce. Natomiast obecnie wysokość tej diety, ja nie wiem, czy tak wynagrodzenia minimalne wzrastają, no chyba wzrastają. Maksymalna dieta jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście diety są w obrębie rady zróżnicowane w zależności od funkcji i to już uchwala wewnętrznie rada, każda rada, z tym, że określone są górne granice jak diety, jaką może otrzymywać radny. One były praktycznie niezmieniane od, no nie pamiętam od wielu lat, natomiast te diety są określone w procentach do maksymalnej diety, jaką może otrzymywać i to jest obecnie kwota 2684 zł miesięcznie. Radny sejmiku i radny powiatu. Natomiast radny w samorządzie gminnym ma tą dietę niższą. Myślę, że nie budzi to już takich emocji, jak na początku, bo to rzeczywiście były znaczące kwoty. I moim zdaniem może za wysokie. Czyli wieloletni samorządowiec, ale widzę, że energii panu nie brakuje. No jakoś się trzymam. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję za uwagę. Moim i państwa gościem był Stanisław Kubicius.